Witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie film o tym, jak obudzić w sobie kreatywność. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynamy! Kreatywność. Na czym w ogóle kreatywność polega? Czym ta kreatywność w ogóle jest? No i przede wszystkim, jak ją obudzić? Dzisiaj właśnie będę Ci mówił o tym w dzisiejszym filmie. Natomiast najważniejsza rzecz to jest zrozumienie tego, czym ta kreatywność jest. Czym ta kreatywność jest? W mojej ocenie kreatywność to jest umiejętność tworzenia nowych rozwiązań, umiejętność tworzenia czegoś nowego, łączenia pewnych elementów w jakiś nowy, niespotykany sposób. Popatrzcie, jeśli ktoś jest na przykład kreatywnym malarzem, no to on dalej używa tych samych narzędzi przeważnie, nie? Dalej to jest pędzel, dalej to jest płótno jakieś, jakiegoś typu, czy papier, czy drewno. Dalej używa jakiegoś rodzaju farb, czy barwników. I przez to ta kreatywna część polega na tym właśnie, jak on użył tych materiałów w jakiś oryginalny sposób, że wyszło coś z tego fajnego, nie? Kreatywny na przykład programista to nie jest tak samo, że on wszystko tworzy od zera, tylko używa jakichś konkretnych funkcji, które już powstały, bibliotek, które już powstały, programu, środowiska do programowania, które już gdzieś powstało, komputera, myszy, klawiatury. I łączy to wszystko w jakiś nowy sposób, gdzie potrafi stworzyć właśnie coś kreatywnego, coś nowego. Czyli kreatywność nie musi polegać na tym, że ty musisz wynajdować koło i wszystko od punktu wynalezienia koła czy odkrycia ognia musisz sam tworzyć i sam tworzyć jakieś dzieło. Ludzie często właśnie mylnie w ten sposób podchodzą do tematu kreatywności. Tylko to jest po prostu wzięcie tego, co już jest, z różnych jakichś czynników, dołożenie swoje 5% i zrobienie tego w fajny sposób. Ewentualnie połączenie właśnie tych czynników w jakiś fajny sposób. Czyli kreatywność będzie głównie polegać na łączeniu pewnych rzeczy. Łączeniu tego, co już wiemy i tworzeniu czegoś nowego, co jest zupełnie świeże, jest wcześniej niespotykane. Albo spotykane, no ale dla ciebie może to być coś nowego. W moim życiu na przykład mogę przyznać, że jestem dosyć kreatywnym człowiekiem. Dużo rzeczy różnych stworzyłem, których wcześniej nie było w ogóle na świecie nawet. I skąd to, myślę, wynikało? Wynikało to z tego, że będąc młodszym dużo byłem samotnikiem. Miałem dużo czasu właśnie dla siebie, więc grałem dużo na keyboardzie, rozwijałem się właśnie w jakiś sposób. Keyboard co ci daje? Że z jednej strony możesz grać czyjeś piosenki, z jednej strony możesz się uczyć, jak grać czyjeś utwory, kto wcześniej na przykład zaprojektował, a z drugiej strony możesz sam komponować coś w bardzo prosty sposób, więc nawet małe dziecko kilkuletnie jest w stanie właśnie tutaj wykazać się tą kreatywnością. Druga rzecz, która wyrobiła we mnie właśnie tego typu podejście, to było właśnie obcowanie z komputerem. Ponieważ ja miałem takie podejście, teraz widzę właśnie, mi się wydawało, że to jest naturalne, teraz widzę, że wiele osób czegoś takiego nie robi. Moim naturalnym zachowaniem było po prostu w każdym programie klikać wszystko, co się tylko da i patrzeć, co się dzieje. Dlaczego? No bo wtedy byłem w stanie przekonać się, do czego służą wszystkie funkcje. Po prostu robiłem coś i obserwowałem, jak to wpłynęło na jakiś program, czy jak to wpłynęło na to, co robię. No i właśnie te zabawy tego typu z komputerem, myślę, że miały duży wpływ właśnie na rozwój u mnie takiej ciekawości świata, na rozwój tego, że zawsze staram się próbować czegoś, dociekać, zadawać dużo pytań i dostarczać nowych informacji mojemu umysłowi. No bo właśnie, w mojej ocenie sposobem na rozwinięcie Twojej kreatywności, jeśli czujesz właśnie, że troszkę Ci tego brakuje, że cały czas robisz to samo, że Twoje życie jest nudne, że nie potrafisz za wielu rzeczy wymyślić, to kluczem jest tutaj dostarczenie do swojego umysłu nowych danych, nowych informacji. Popatrzcie, skoro kreatywność polega na tym, że Twój umysł po prostu łączy coś, co już zna i tworzy coś z tego zupełnie nowego, to brak kreatywności będzie brakiem właśnie tych elementów, z których można coś tworzyć. To tak jakbyś miał do dyspozycji, zobacz, każdy z nas na pewno lubiał się bawić w jakimś momencie swojego życia klockami Lego. I w tych klockach Lego, no jedni mieli ich mniej, drudzy mieli więcej. Ja pamiętam, zawsze miałem za mało i zawsze chciałem mieć więcej tych klocków. Więc jeśli miałeś na przykład pięciu klocków Lego, ciężko jest stworzyć jakąś nieskończoną ilość kombinacji. Tutaj są bardzo duże ograniczenia. No i dziecko, które miałoby do dyspozycji tylko 5 klocków Lego, nie nauczy się, jak tworzyć wspaniałe jakieś konstrukcje. Ponieważ właśnie nie będzie to rozwijać jego wyobraźni, nie będzie to dawać mu możliwości, żeby tworzył jakieś nowe elementy, żeby
coraz więcej tych kombinacji jego umysł był w stanie stworzyć. Więc co należy wtedy zrobić? No należy wtedy dostarczyć większą ilość klocków Lego, bo jak będziesz mieć 100, 1000, 10 tysięcy tych klocków, no to będziesz w stanie wtedy stworzyć bardzo dużo różnych kombinacji, twój umysł będzie się uczył. No i zobacz, tak samo w tym właśnie przypadku, to, że ty masz za mało tych różnych danych w swoim umyśle, to jest tak, jakbyś miał za mało tych klocków przy budowie. Czyli jeśli chcesz rozwinąć swoją kreatywność, no to musisz dostarczyć większą ilość danych. No i jak to zrobić? Jak to zrobić? Na przykład możesz zacząć rozmawiać z innymi ludźmi, z nowymi ludźmi. Bardzo często ja obserwuję, że ludzie zamykają się w towarzystwie tylko swoich znajomych i od wielu lat swojego życia nie poznali zupełnie nikogo nowego. Nie mieli okazji, żeby poznać kogoś nowego, poznać nowe poglądy danej osoby. No i na pewno negatywnie to bardzo wpływa też na ich umiejętność rozwiązywania właśnie różnego rodzaju problemów i radzenia sobie z różnymi sytuacjami. To jest pierwsza rzecz, żebyś postarał się, żeby regularnie cały czas dbać o to, żeby rozmawiać z nowymi ludźmi, słuchać nowych ludzi, dostarczać coraz więcej danych, dostarczać więcej emocji, podróżować, stawiać się nawet specjalnie w różnych trudnych życiowych sytuacjach, pomagając komuś. Wcale to nie musi być, że musisz jakąś katastrofę wywołać w swoim życiu, żeby twój umysł nauczył się z nią radzić. Możesz komuś po prostu pomagać w jakiejś ciężkiej sytuacji. Możesz również sobie stawiać różne wyzwania, stawiać sobie jakieś nowe cele, starać się, żeby twoje życie było ciekawe, żeby nie żyć po prostu z dnia na dzień, tylko dodawać cały czas jakieś nowe rzeczy, poszerzając swoją strefę komfortu, sprawiać, że właśnie w twoim życiu będzie coraz więcej tych danych, twój umysł będzie gromadził coraz większą ilość danych. Czytanie książek, ale mądrych książek, nie, że czytasz cały czas jakieś romansidła, no bo to niestety, czy mężczyźni, na przykład, nie wiem, książki fantasy, bo to rozwinie, okej, w jakimś tam kierunku twoją kreatywność, ale postaraj się czytać różne książki, różnego typu, różne poradniki, książki opiniotwórcze i tak dalej, gdzie będziesz właśnie mieć szansę dostarczać nowych informacji. I nie zawsze one muszą być prawdziwe, ale dostarczać właśnie tych różnych informacji, żeby twój umysł miał z czym pracować, nie? Również zmień swoje nawyki. Zmień swoje nawyki, bo potrzebujesz nowych połączeń w mózgu. Twój umysł musi się przyzwyczaić, tak jak każdy inny mięsień, tak jak każda inna część twojego ciała, do dodatkowego wysiłku. Więc staraj się stawiać właśnie przed nim wyzwania. Zmieniać swoje nawyki, ulepszać się, być coraz lepszym człowiekiem, osiągać coraz więcej. Stawiać sobie nowe cele właśnie, robić nowe rzeczy. A na koniec mogę ci powiedzieć właśnie bardzo, bardzo fajne wyzwanie. Myślę, że to wyzwanie dotyczyć będzie, jak powiedzmy ten film oglądnie na naszym kanale, powiedzmy 20 tysięcy osób. To myślę, że około 20 osób z tych 20 tysięcy wykona to wyzwanie, ale to jest właśnie skierowane, moi drodzy, dla was, dla tego top 0,1% naszych widzów. To jest wyzwanie właśnie 5 magicznych tygodni, żeby zrobić sobie 5 magicznych tygodni w swoim życiu, które pobudzą znacząco twoją kreatywność i rozwiną twoje życie w niesamowity sposób. W niesamowity sposób. Co to jest? To jest to, że podczas 5 tygodni przez każdy z nich robisz coś nowego. Ale coś nowego polega na tym, że w pierwszym tygodniu będzie to 7 nowych wierszy, w drugim tygodniu 7 nowych obrazów, w trzecim tygodniu 7 piosenek, w czwartym tygodniu 7 filmów i w piątym tygodniu 7 biznesów. I na czym to będzie polegać? Że w każdym tygodniu wykonasz 7, czyli najlepiej robisz to codziennie, po prostu przez 5 tygodni, czyli nieco ponad miesiąc, po prostu codziennie będziesz robić jakąś jedną małą rzecz. Popatrz, jak jest 7 wierszy, to codziennie musisz napisać jeden wiersz. Możesz je odłożyć później do szuflady, możesz komuś pokazać, to zależy tylko i wyłącznie od ciebie. W drugim tygodniu masz namalować 7 obrazów. Jeśli jesteś minimalistą, możesz wziąć kartkę papieru i coś na bas grać każdego dnia przez 7 dni. Co ci wpadnie do głowy? Jeśli jesteś ambitną osobą, idź do sklepu właśnie dla plastyków, kup sobie jakieś fajne, ja kiedyś tak zrobiłem właśnie, była to fantastyczna przygoda, muszę do niej też kiedyś wrócić, czyli poszedłem, kupiłem sobie profesjonalne płótno, ramkę pod to płótno, do tego kupiłem profesjonalne farby olejne, pędzel i po prostu zacząłem malować, co tylko chciałem. Bardzo fajna zabawa, bardzo fajna zabawa, czyli przez 7 dni kolejnych ty codziennie malujesz jeden obraz. Trzeci tydzień, 7 piosenek. Masz ułożyć 7 jakichś piosenek. Mogą być krótkie, mogą być długie. Z dowolnego stylu to robisz tylko i wyłącznie dla siebie, nie musisz tego komuś pokazywać. Ale chodzi o to właśnie, żeby pobudzić twój umysł do kreatywnej pracy, do wymyślania nowych rzeczy. Poprzez tutaj sztukę w tym przypadku, nie? W czwartym tygodniu 7 filmów. Teraz każdy ma telefon z kamerą, więc nagraj 7 filmów.
Może to być film, jak twój pies bawi się jakąś zabawką, a może to być jakiś krótki film dokumentalny czy coś. Tutaj znowu twoja kreatywność niech będzie tylko i wyłącznie ograniczeniem. No i ostatni 7 biznesów, czyli zaplanować 7 różnych biznesów. Zrobić prosty biznesplan, który może się nawet zajmować pół kartki zeszytu, cały biznesplan, po prostu opis tego biznesu, a może być na 10 kartek każdy, to już zależy od ciebie. Ale po prostu wymyślić, zaplanować, nie musisz ich nigdy realizować, możesz jeśli chcesz, ale po prostu zaplanować 7 różnych firm, które mógłbyś stworzyć w swoim życiu. Gwarantuję ci, że po przejściu takich 5 magicznych tygodni twoja kreatywność potęguje się na pewno znacząco. Będziesz czuć i odczuwać cały czas w swoim życiu, że możesz więcej. Również na pewno podczas tych 5 tygodni zrobisz dużo nowych rzeczy, których wcześniej nigdy nie robiłeś i pokażesz swojemu umysłowi, że można, że wcale pisanie piosenek, malowanie obrazów nie jest takie trudne, że może to każdy stworzyć, każdy, kto ogląda właśnie ten kanał. No ale ja się spodziewam, że 20 osób to zrobi. Jeśli ktoś z was to zrobi, moi drodzy, albo zacznie to robić, napiszcie w komentarzach tutaj. Zobaczymy, jakie są statystyki, czy tutaj przypadkiem albo nie przeszacowałem, albo nie doszacowałem właśnie tej liczby. No i oczywiście na koniec, moi drodzy, przypominam wam, żeby rzucić łapkę w górę, subskrybować nasz kanał, wrzucić jakikolwiek komentarz właśnie na YouTubie pod tym filmem, bardzo nam pomożecie dzięki temu. No i jeśli uważasz, że ten film jest wartościowy, podeślij go swoim znajomym, również niech ich kreatywność rośnie i niech stają się coraz lepszymi ludźmi. Więc ja na dzisiaj się z tobą żegnam, dziękuję ci za wysłuchanie tego filmu, trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień, cześć!